Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Kolejny odcinek i kolejna śmierć na drodze. Na ulicy Bronowickiej w Krakowie została potrącona na przejściu dla pieszych kobieta. Zginęła. Teraz właśnie zbliżamy się do tego nieszczęsnego miejsca. Jedziemy Bronowicką w stronę centrum Krakowa. Poznajecie Państwo te strzałki naprowadzające. No i właśnie za nimi mamy to nieszczęsne przejście. To tak właśnie jechał taksówkarz, no i tutaj gdzieś uderzył w pieszą, a tu dopiero hamował. Godziny późno wieczorne, żaden ruch, taksówkarz, no zawodowy kierowca, tak jakby w ogóle nie widział tej pieszy. Przecież to nie było wejście na przejście, to było przechodzenie przez przejście. Ta piesza była w trakcie przechodzenia, w trakcie dojścia na drugą stronę ulicy. Po śladach na samochodzie widać, w którym miejscu została uderzona, jak pozostawiła te ślady na samochodzie. Jechał pan i co? Znaczy, zgodnie z przepisami to wiem, ale jaką prędkością mniej więcej? Czuje pan uderzenie? Czy słyszy pan to uderzenie? Słyszę uderzenie. I co? I hamuję od razu. I hamuje pan od razu, tak? Momentalnie wysiadłem z samochodu, żeby zobaczyć, co się stało. Mhm. Chyba, nie pamiętam tego wszystkiego dokładnie. Tak, tak. Zobaczyłem osobę leżącą. Uh-huh. Od razu poprosiłem, żeby ktoś zaczął dzwonić po służby. Tak jest. Samochód, który się zatrzymał ze mną, zaczęliśmy kochanią, obróciliśmy ją. Kierowca przyznaje, że poczuł, że w coś wjechał i zaczął hamować. Czyli hamował dopiero po zetknięciu z ciałem tej osoby, która zmarła. Przewiózł ją zresztą na masce jeszcze dobry kawał drogi, jak widać. Zatrzymali się o tam właśnie, gdzie widzicie Państwo ten worek z poszkodowaną, zmarłą osobą. Proszę Państwa, nie obserwujemy drogi, nie skupiamy się. No już nie mówię o tym, że widząc znak przejścia dla pieszych, mamy zmniejszyć prędkość, cel narażania pieszych na niebezpieczeństwo. Także tych, którzy mogą wejść na przejście. Ta piesza była na przejściu w trakcie dojścia na drugą stronę ulicy. A my, jakby nigdy nic, wjechaliśmy w nią. My, mówię, no bo każdemu z nas może się to zdarzyć, jeżeli będziemy lekceważyli przepisy, jeżeli będziemy lekceważyli pieszych, jeżeli będziemy nieskoncentrowani, w związku z tym słabo obserwujący drogę. No a taka pogoda, jak towarzyszyła temu zdarzeniu, czyli mokra jezdnia, odblask od jezdni, no będzie zdarzać się teraz bardzo często. No w takich warunkach szczególnie dokładnie obserwujemy. No i może jeszcze apel do pieszych, ponieważ, szanowni pierwsi, widzicie jak to jest. Może jednak troszkę bardziej jasne ubrania. Może jakieś elementy odblaskowe, mimo że takiego obowiązku w obszarze zabudowanym nie ma. No i rozglądajmy się, bo jak widać kierowcy są nieodpowiedzialni. Piesi, wy również musicie uważać, ale kierowcy, wy musicie się poprawić albo oddać prawa jazdy. No ja bym jednak głównie apelowała do kierowców, ponieważ no pieszy idąc po chleb do sklepu nie może się zakuwać w odblaskową zbroję, on nie idzie na wojnę. Nie no, racja, oczywiście winni są przede wszystkim kierowcy i co do tego nie ma wątpliwości żadnych. Ja po prostu proszę pieszych, żeby również dbali o siebie, no i żeby mieli świadomość, że czasami mogą być niezauważeni. Więc jeżeli idziemy na ciemno ubrani, no musimy jeszcze bardziej uważać, sprawdzić, czy nas widzą w imię przeżycia, w imię dojścia na tą drugą stronę ulicy. No a tutaj kolejna bardzo niebezpieczna sytuacja na ulicy Dietla w Krakowie. No tutaj mogło się to skończyć tragicznie. Ten filmik przysłał nam jeden z widzów. Filmik jest złej jakości, ale przecież widać doskonale, co się dzieje. Samochód zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, widząc notabene pieszego, który bardzo chce przejść. Pieszy bezkrytycznie wbiega, prawdopodobnie nadjeżdża tramwaj,
coś powoduje, że biegnie. Nie wolno biegać, szanowni piesi. Chodzimy, nie biegamy przez przejście dla pieszych. No ale przecież nie on tu jest głównie winny. Ja tylko przypominam piesi, sami musicie również dbać o bezpieczeństwo, wolniej, spokojniej, rozglądając się również na przejściu dla pieszych. No a kierowca bezkrytycznie jedzie i jedzie dalej. No zrobił jakiś lekki ruch kierownicą. Pieszy na szczęście się zatrzymał, no tam milimetry, a zostałby potrącony. Być może też ze skutkiem śmiertelnym. Jest strasznie na polskich drogach. Skoro już tak apelujemy do pieszych, to zaapelujmy też, żeby naprawdę uważali i nie wchodzili na czerwonym świetle na przejście dla pieszych, jak pani na ulicy Malborskiej. No kolejny tragiczny wypadek. No takie wydaje się to oczywiste, a jednak nie dla wszystkich. Piesi się spieszą, piesi nie uważają, być może, że nie popatrzą, być może zasugerują się, że na przykład osoba zrobi jakiś ruch, krok, może nawet niechcący, nieświadomie i wchodzą nie patrząc na wskazania sygnalizacji świetlnej. Mówimy o wypadku, który miał miejsce u zbiegu Kamińskiego i Malborskiej. No tam jest sygnalizacja świetlna, według opisu policji osoba weszła na czerwonym świetle, no i niestety bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód. Skończyło się to, zdaje się, o tyle szczęśliwie, że osoba nie zmarła, no ale możemy sobie wyobrazić, że jest poważnie poszkodowana. A tutaj widzimy, jak policjanci sprawdzają drogę hamowania i próbują ustalić, z jaką prędkością jechał kierowca. Uważasz, że jechał za szybko? Niekoniecznie. Być może, że jechał 50 km na godzinę, czyli z prędkością, jaka jest dopuszczona w obszarze zabudowanym. Aczkolwiek, no właśnie, nie było tego zmniejszenia prędkości w celu nienarażania pieszy na niebezpieczeństwo. Gdyby miał zakodowane, że widząc znak przejścia, zbliżając się do przejścia, zdejmuje nogę z gazu, no to już by jechał 40 na godzinę, a być może wreszcie by tą pieszą dostrzegł i zdążyłby zahamować. No tego nie było. Zaczął hamować w momencie, jak poczuł, że coś jest na masce. Czyli jakby w ogóle nie widział tej kobiety, może rozmawiał z pasażerkami? Obawiam się, że kompletnie był nieskoncentrowany. Nie tylko na przejściu dla pieszych, w ogóle w ruchu drogowym nie był skoncentrowany. A przecież mamy zachować szczególną ostrożność, zbliżając się do przejścia dla pieszych. Szczególna ostrożność to między innymi zwiększenie koncentracji i przygotowanie się na ewentualne działania. No, tego wszystkiego zabrakło. No i to jest też dramatyczna sytuacja dla tego taksówkarza. No niewątpliwie, no tylko współczuć, no ale co powiedzieć o zmarłej kobiecie i jej rodzinie? Skoro już tutaj jesteśmy, to odpowiedzmy jeszcze na pytanie widzów, ponieważ wiele osób pisze do nas i pyta, czy można ulicą Bronowicką jechać po torowisku na odcinku od ulicy Podchorążych do pętli w Bronowicach. Można czy nie można? Krótka odpowiedź, można. Można, nie ma tutaj żadnego zakazu. Jest wprawdzie odcinek ciągłej linii w okolicy przystanku tramwajowego, no ale to tylko chodzi o to, żeby w tym miejscu nie zmieniać pasów ruchu. Natomiast przestrzegamy, choćby na przykładzie tego wypadku. Jeżeli jedziemy lewym pasem, to pilnujemy, żeby nie ominąć pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego. To nie wyprzedzamy się na odcinku przejścia i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Tutaj często jest bardzo duży ruch. Czy kierowcy, którzy jadą torowiskiem, nie zablokują tramwajów? No może się to zdarzyć, oczywiście. Musimy patrzeć w lusterko wsteczne, czy nie zbliża się tramwaj. I to nie jak będzie już za naszym zderzakiem, bo to będzie za późno, że nie zdążymy zmienić pasa, tylko wcześniej. Także możemy powiedzieć, zbytnio tej jazdy torowiskiem tutaj bym nie zalecał. Odcinek nie jest zbyt długi. Korki w związku z tym na tym jednym pasie też nie będą się wydłużały w nieskończoność. No ale prawna możliwość jazdy lewym pasem jest, ale powoli. I tylko wtedy, jeśli nie zbliżają się tramwaje, jeżeli jesteśmy pewni, że nie zablokujemy tramwajów. Obserwując ruch przy tym nieszczęsnym przejściu na Bronowickiej, poczyniliśmy obserwację następującą. Niektórzy kierowcy skręcający w ulicę Staszczyka nie interesują się tym przejściem dla pieszych. Nie interesują się pojazdami, które zatrzymały się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszym i po prostu jadą. Myślą już o tym skręcie, a nie zwracają uwagi na przejście pieszych, inne pojazdy. Nie, no dajmy spokój, proszę Państwa, no. Nie, to ja już tego nie rozumiem, proszę Państwa, ja się poddaję chyba. No pieszy przechodzi przez przejście, dobrze, tym razem świadomy, ostrożny. Samochód jedzie, jedzie prawie w niego, bo już myśli o skręcie, który ma za chwilkę wykonać. To jest jakaś katastrofa, kierowcy, to jest katastrofa.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.